Witam serdecznie, przybyłem na pasiekę, tego cukru mam, tak? Teraz mam tutaj dwie butelki serwatki. I mniej więcej pokażę, jak będę z tym działał, prawda? Mam tą serwatkę, prawda? Mam tych serwatek. Mam też czosnek, ale czosnek to pojedziemy w tygodniu, prawda? I zrobię z tym serwatką, zrobię mniej więcej taki bajer. Patrzcie, jak pszczoły są uruchomione, tak? Po cukrze. Są uruchomione na maksa, prawda? Więc to też je pobudza mega. Ktoś mówił... Spróbuję objąć te dwa ule. Ktoś mówił, że właśnie co mówił? Aha! Że po tym nawłoci śmierdzi skarpetą na pasiece. Rzeczywiście przed chwilą nie wiał wiaterek, tak wszedłem i jest czuć czymś innym, tak? Faktycznie. Ja wcześniej tak zwracałem też na to uwagę, ale może tej nawłoci tak nie czułem, a w tej chwili wszedłem i to może ja bym tego nie odzwierciedlił jako starą skarpetą, ale tak troszkę może kwaśno. Tutaj szczególnie. Tak czuć od nich. To zbierałem jak szatan, nie? To tak czuć od nich, ale czy to stara skarpeta, bym tego nie powiedział. I teraz będę robił taki bajer dzisiaj. No wyciągamy te buteleczki od kwasów, tak, ja mam tutaj je na stole poukładane. Ja uważam, że te buteleczki to wszystkie rzeczy, które leżą na pasiece, to przenoszą choróbska, ale te buteleczki najmniej. Tak ja uważam. Więc one mogą sobie leżeć tak na moje. Tak. Wchodzimy do ulika. Mam te moje wiadro. Te pszczoły, które są w tej chwili w tej słomie, tak? Ja się nimi tak bardzo nie martwię, ponieważ one wypłyną z tym cukrem na zewnątrz. O, ja je tu jeszcze postawię, to one trochę nie. O, zgłupiają i wylecą, więc może nie jest źle. Widzę, że tamte pszczoły, które tak wisiały pod daszkiem, to one faktycznie musiały się oblecieć jakąś szparą pod tym. I teraz już weszły, jest elegancko. Tak. No dobra, ja zawsze sobie tak chwilę poczekam, nie? Że tu sobie przygotuję jedno wiaderko. I tak jak mam rządek, to 2-3 wiaderka sobie przygotuję. Tu mam drugie wiaderko, tak. O. Obtrzepię te pszczoły. I one tu mają mi wylecieć z tego wiaderka. W jak największej ilości. W zeszłym roku robiłem tak, że nawet czasami trochę dymu tutaj dałem, troszeczkę. To jest z tego wiaderka, one wyfrunęły, tak? Nie mam podkurzacza odpalanego, być może jak za chwilę odpalę, to będziemy tak robić, prawda? Więc te pszczoły, które dostają wiaderko, dostaną drugie wiaderko. I w tym momencie, jak zeżrą te wiaderko, to będą trochę podglądnięte. Trochę. Tak, będzie otwarta górna szmatka. No ale wiadomo, nie? One się ułożą. One tego cukru popakują wszędzie, a później się ułożą. Dopiero. Więc ja robię dzisiaj taki motyw. Wlewam te wiadro. Syrop gęsty niezmiernie. Prawda? Ta słoma idzie sobie do góry, te pszczoły będą po tym chodzić. I teraz mam tą serwatkę, tak? I po prostu poleję trochę tą górę. O! I koniec. I one najpierw wezmą tą górę, tak? Ta serwatka się nie rozpuści z tym cukrem, więc one najpierw wezmą tą partię górną z tą serwatką, a potem dopiero będą schodzić niżej, prawda? No i te wiaderko wędruje do uli. Do ula. Ja cały dzień tutaj dzisiaj będę na pasiece. Będę kopał tam pod domek i tak dalej, więc jakiekolwiek najmniejsze, prawda, rabunki i tak dalej przez szpary zaraz będą, prawda, ogarniane. Jeśli przy jakiejś rodzince zauważę, że kradną się przez wylotek, no to zwężę,
tak, na ten moment, ale uważam, że osobiście, że jeśli w tym momencie jakaś rodzina daje sobie kraść przez wylotek, to to już jest dupa, to też jest z nią coś jest nie tak, prawda? No i przez tą chwilę te pszczoły, tak, wywędrowały w większości. Nawet jeśli ja zaleję teraz tą pszczołę tym cukrem, no to ona wypłynie na wierzch, wyjdzie po tej słomie, reszta je oblizże, one ją oblizą, będzie nie najgorzej. Tak, mocniejsze rodziny dostały większe wiaderko, mniejsze rodzinki dostały mniejsze wiaderko. Nie mam tyle wiaderek, co tutaj mam tych rodzin, ale to nic, prawda? To nic. Dajemy tą serwatkę także i wędruję to do pszczół. I ogólnie działam tak dzisiaj ze wszystkimi pszczołami. Te, które już dostały... W tej chwili te, które już dostały wiaderko, tak? No to dostają je drugi raz, a tamte niżej dostaną pierwszy raz. I wtedy jak wyżrą, to pojadę od dołu do góry i wtedy to wyrównam, nie? Że wszystkie już będą miały, nie? Dane po dwie porcje, więc będzie ok. Tak. I to było to wszystko. Na chwilę obecną. Tak mniej więcej działam. Właśnie chciałem pokazać, że tak mniej więcej działam, jeśli mam już wiaderko wybrane i chcę nalać drugie, tak? W momencie, kiedy one wyżrą już te drugie wiaderko, ja będę musiał tam zajrzeć i zobaczyć, jak bardzo one są przylane, prawda? Chodzi mi też głównie o to, żeby nie robić czegoś takiego, że one na tej wysokości zaleją się do dechy, prawda? I nie będą miały gdzie robić czerwiu jeszcze ostatniego. I jeszcze chodzi o to, że jak ja je za bardzo zaleję do tej dechy, no to one do wiosny tego nie wyżrą, nie? I to też jest ta kwestia. Osobiście uważam, że te wiaderko, które teraz daję, nadal działa mega pobudzająco na pszczoły i na czerwienie matki. I ja bardzo lubię właśnie trzymać na wysokości pszczoły, z tego względu, że one, nawet jeśli mają czerw u góry, prawda, ja im teraz tej rodzinie dałem te wiadra, tak, drugie. One lecą, jeszcze ten czerw jest u góry, one tu wszystko zawalą cukrem. Wtedy ta góra, jak się wygryzie, to one to przeniosą do góry, a zejdą z tym czerwiem niżej. Tak, ja nie blokuję czerwienia. Na moje to te czerwienie by mogło być do samego końca i przez całą zimę. Nie? Więc ja wcale nie narzekam z tego, niektórzy właśnie robią to, że ograniczają je pod koniec września i tak dalej, nie, pszczoły mają zrobić to same, jeśli warunki pogodowe się zmienią, tak, i pszczoły będą prowadzić czerwienie przez cały okres, tak jakby zimowy, to nic, byle po prostu była opcja taka, jeśli będzie już taka pogoda u nas, że one raz minimum w miesiącu będą mogły się oblecieć na spokojnie, prawda? To te pszczoły będą mogły sobie robić czerw całą zimę, tak? Tylko, że muszą mieć wtedy tego zapasu bardzo dużo, prawda? I tej pierzgi, i tego wszystkiego. Wtedy im to pozwala tak naprawdę na wymienienie pokolenia w ciągu zimy, prawda? Ja bardzo często spotkałem się w rozmowach starych pszczelarzy, że no, ta pszczoła, która jest wiosną, ty myślisz, że ona jest ta wrześniowa? Nie, ona już nie jest, to nie są te czasy. Bardzo często spotkałem się właśnie z taką opinią i właśnie uważam, że trzymanie pszczół od tego momentu lub wcześniej, tak, najlepiej wcześniej, na właśnie dwa korpusy, ale może bardziej wąsko, to właśnie robi to, że te pszczoły, one mają tak upakowane tu pierzgi i tego wszystkiego, że nawet jeśli nie mają tego pożytku zimowego, one są w stanie wykonać jakiś czerw i będzie on prawidłowy, tak? Bo tego wszystkiego mają w ulu. W momencie, kiedy my trzymamy coś na jednym korpusie, tak, i zalejemy to wszystko cukrem, to one tą pierzgę popakują pod zasklep cukrowy, pod cukier
i pod ten zasklep, nie? I wtedy jest kicha. Wtedy one nie mają jak wybrać pierzli, prawda? A tak cały czas mają do niej dostępność. Więc ja po prostu jestem uparty i trzymam właśnie pszczoły w ten sposób, ze względu na to, że ja uważam, że to jest właśnie bardzo podobnie jak w barci. Barcz też jest z reguły wysoka jakaś, tak? Te plastry nie muszą być obszerne, ale właśnie wąsko wysokie. I to właśnie robi to, że te pszczoły po jakby zrobią, tak jak są frakcje gazowe w ulu przez zimę, tak one porobią też frakcje różnego rodzaju tych swoich pokarmów, tak? Ja też osobiście uważam, że tą pierzgę otwartą, którą mają na dole zakiszoną, jak tam się nazbiera tego dwutlenku węgla, tak? No to on też robi to, że ta pierzga pod spodem się w żaden sposób nie psuje, tak? Bo jest ograniczona ilość tlenu, prawda? Tak, to są bardzo złożone, słuchajcie, takie szczegóły, bardzo złożone one są, które przyczyniają się do jakiejś tam odpowiedniej zimowli pszczół. Dlatego ja na przykład nie byłem wcześniej skłonny robić czegoś takiego, że na dole w dennicy była dziura, bo ja te dennice i tak robię takie, że tam jest jakieś gdzieś szpary są i tak dalej, tylko te dennice już mają jakiś czas i one są już obkitowane po prostu, więc no te szpary zaginęły, prawda? I właśnie kiedy one zaginęły, ja przeniosłem pszczoły tutaj, to też mogło zmobilizować tego grzyba. Proszę się nie martwić tym, że ja te pszczoły tutaj jakoś katuję, czy te matki ubijam i tak dalej. To jest pewnego rodzaju selekcja po mojemu, nawet jeśli ja te ule mam jakoś nie do końca zrobione dobrze wentylacyjnie, prawda? Ja ule trzymałem tam na górze, w sadzie. Ja nie widziałem nigdy grzyba, prawda? Ja widziałem grzyba na rodzinie, którą przyniosłem i się pojawił grzyb. Ale tak, że na przykład ja stworzyłem małą rodzinkę tam, taką ala rojową, z matki rojowej, to ja nie widziałem tam w małej rodzince grzyba, nigdy. Ja widziałem różne rzeczy, na przykład tą czerniawkę widziałem, ale nie widziałem grzyba typowego, prawda? Więc tutaj, to miejsce, w którym ja jestem, to właśnie też emituje bardzo dużą ilość wilgoci, dodatkowo nie, tutaj nie, taki jakby troszeczkę las równikowy i to właśnie tworzy tą wzmożoną wilgoć, więc ja uważam, że pszczoły, które ja tutaj wyhoduję w jakiś sposób i pozostawię te i w przyszłym roku i za rok znowu, to te pszczoły, które tutaj uhoduję i one będą się potrafiły bronić przed grzybem i w ogóle go nie będą miały na ramkach, prawda? Nawet w takich newralgicznych latach jak to, to jeśli ja to porobię przez 3-4 lata, to te pszczoły będą wybitnie odporne na grzyba, prawda? One już wtedy w żadnych warunkach przez ileś pokoleń nie zachorują na grzyba, bo po prostu one będą na to bardzo, bardzo odporne, a nawet jeśli coś się pojawi na ramkach, to one to wyzbierają. No i to jest taka moja filozofia. Rozkręciłem się. I to było to wszystko. I życzę miłego dnia. Będzie się działo coś ciekawego, to na pewno coś pokażemy.